Bieganie nie jest dobrą metodą dla osób, które chcą zacząć się odchudzać. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której znajduje się człowiek, który ma powiedzmy BMI powyżej 30-35 i który chce zacząć odchudzać się poprzez bieganie. To praktycznie jest to najgorsza forma rozpoczęcia odchudzania, ponieważ zdolność naszego organizmu do adaptacji się do wysiłku, jeżeli chodzi i o układ krążenia, i o układ oddechowy, i o układ kostno-stawowy, maleje wraz ze wzrostem wagi ciała. I taka osoba tak naprawdę to powinna zacząć od wizyty u dietetyka, który zrównoważy i zbilansuje odpowiednio dietę. Powinna zacząć od form aktywności ruchowej na basenie i na siłowni, gdzie będzie wprowadzała się w taki jakby szlak przygotowań sportowych do biegania, bo tak naprawdę osoba, która siedzi za biurkiem, to jest generalnie mało aktywna fizycznie, jeżeli pójdzie biegać, to sobie zrobi na pewno krzywdę, jeżeli celem tego biegania będzie odchudzanie. Także nie można generalizować, prawda, w ten sposób biegania, że ono pomaga odchudzić się. Ono bardzo dobrze wpływa na redukcję masy ciała. W sumie jest to jedna z najlepszych form aktywności ruchowych, która potrafi w dość krótkim czasie dość mocno zredukować masę ciała, ale taki człowiek, który decyduje się na odchudzanie, musi mieć świadomość tego, że jeżeli nigdy nie biegał, nie był aktywny fizycznie, a jego wskaźniki nadwagi wyliczone w BMI są powyżej 30, nie powinien zaczynać od biegania, jeżeli myśli o odchudzaniu się.